Witam Was, bracia i siostry, bardzo serdecznie, ale obiecuję, że dzisiaj już żegnać się nie będę z Wami. Chciałbym rozpocząć oczywiste od Bożego Słowa i przeczytam pierwsze słowo z Nowego Testamentu, z listu św. Pawła do Filipian, rozdział drugi. Werset dwunasty. Prze to umiłowanie moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i żdzeniem zbawienie swoje sprawujcie. Z tego fragmentu Bożego Słowa chciałbym mocno zaakcentować to ostatnie zdanie. Z bojaźnią i żdzeniem zbawienie swoje sprawujcie. Również z listu Świętego Piotra, z pierwszego listu Świętego Piotra, mhm. pierwszy list, rozdział pierwszy, siedemnasty, werset. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków w Jego, żyjcie w bojaźni przez cały czas pielgrzymowania Waszego. Otóż dzisiejszym moim tematem, takim wiodącym, to jest boja pańska. Albo też zastanawiamy się, co to znaczy dla nas. Z tych dwóch wersetów już możemy wiele wnioskować. Że z bojaźnią i żdzeniem musimy sprawować nasze zbawienie. Dalej, Święty Piotr powiada, że będziemy również i my sądzeni według naszych uczynków, bo list skierowany jest do ludzi wierzących. Dlatego powiada, Żyjcie w bojaźni przez czas Pielgrzymowania waszego. Jak to jest, czy mamy żyć w bojaźni, czy też nie? Bo werset, który przeczytamy w trakcie, gdy będę mówił z, Ewangelii, z pierwszego listu Jana, który powiada w ten sposób, że w miłości nie ma czego, nie ma bojaźni. Czy to jest jakieś zaprzeczenie? Wielokrotnie w Nowym Testamencie, w listach Pawła i w Ewangeliach spotykamy, że mamy żyć w bojaźni Bożej. Zbór w Jerozolimie żył w bojaźni Bożej i Bóg przymnażał wierzących do tego zboru. Natomiast niektórzy, wydaje mi się, wykorzystują zbyt daleko idący werset. Właśnie Jana, który powiada, że w miłości nie ma bojaźni. Myślę, że do tego fragmentu Bożego Słowa jeszcze wrócimy. Natomiast <laughs> chcę przeczytać z kronik, z, drugich, z drugiej księgi kronik, z rozdziału 26. Jest tu mowa o pewnym królu, królu judzkim, królu Zyjaszu. I Słowo Boże powiada w ten sposób, 26 rozdział, druga księga kronik. Cały lud ludzki wziął potem tym który miał wtedy 16 lat, i obwołał go królem po jego ojcu Amasjaszu. Trzeci werset. Uzyjasz miał 16 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 52 lata. Jego matka miała na imię Jekoilia, a pochodziła z Jerozolim. Czynił on to, co prawy w oczach Pana, zupełnie tak samo jak jego ojciec. Piąty werset. Szukał on Pana, dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. I najpierw kilka zdań o królu Uzjaszu. Po pierwsze, Uzjasz był królem narodu wybranego przez Boga. I gdy wstąpił na tron, tu jest powiedziane, w zasadzie on został wyniesiony przez Lud na tron. Jego ojciec sprawował ten urząd w sposób bogobojny i przez ludzi został powołany. Na króla, mając 16 lat. I dalej słowo Boże, nas coś bardzo istotnego mówi, że mając nawet 16 lat, możemy czynić przed obliczem świętego Boga to, co jest dobre, co się Bogu podoba. Może to jest słowo bardziej też tutaj w tym miejscu skierowane do młodych ludzi. Człowiek młody wstąpił na tron królewski. Ale czynił to, co się Panu podobało. Czynił, żył zgodnie z Bożym Słowem. Żył zgodnie z Bożą Wolą. To jest ważne i istotne. Ale koncentrujemy się na tym na następnym zdaniu, bo jest powiedziane, że szukał on Pana. I tu jest umiejscowione to zdanie: Dopóki żył Zachariasz, który uczył go czego? Bojaźni Bożej, a dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. I drodzy bracia i siostry, czytając w ogóle historię narodu izraelskiego, muszę stwierdzić, że niewielu było takich królów, którzy by panowali ponad 50 lat bardzo długo pół wieku. Że niewielu było takich królów, którzy by dobrze czynili, przynajmniej w tym pierwszym okresie. I taka jest tutaj prawda, że dopóki szukał Pana, Bóg darzył go powodzeniem. My często mówimy jako obecny lud Boży, bo obecnym ludem Bożym są wszyscy ci Żydzi i nie Żydzi, którzy Przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego zbawiciela, nawrócili się, zostali zrodzeni na nowo i kroczą prowadzenie przez Ducha Świętego drogą, którą wskazał Jezus Chrystus. Szukał Boga. Tak długo jak szukał Boga, Bóg mu błogosławił. Jeżeli my w naszym życiu, bo mówię do ludu Bożego, jeżeli my w naszym życiu czynimy to, co się Bogu podoba, co prawe, Jego upodobanie zawsze będzie na nas spoczywać. Powiedziałbym, Jego błogosławieństwo zawsze będzie na nas spoczywać. Uzyjasz szukał Pana każdego dnia, w każdej chwili na nowo szukał oblicza Pańskiego, szukał społeczności z Panem. My często mówimy: Znalazłem Pana i uwierzyłem, ale na tym nie koniec. Ja nie wiem, ja bardziej raczej mówię, że Pan mnie znalazł, ponieważ Pan dał słowo, dał Ewangelię, dał Jezusa i to słowo kiedyś. Myślę, że większość z nas tak może powiedzieć. W jaki sposób trafiło do nas? Czy czytaliśmy, czy słyszeliśmy, czy z kimś rozmawialiśmy? Dotarło do nas słowo Boże, natchnione słowo Boże, które niesie nowe Boże życie. I bardziej bym był skłonny powiedzieć, może to nie jest tak istotne, że to Bóg mnie znalazł, posyłając swoje słowo przez kogoś, lub równocześnie, lub czytałem to słowo. Ale to może mniej istotne. Uzyjasz szukał Pana, szukał z nim społeczności. Był królem przecież Bożego narodu, tak bym określił, bo Bóg wybrał Izraela. Znał Boga, to jednak musiał każdego dnia i w każdej chwili szukać społeczności z Bogiem. Nikt z nas nie jest zwolniony od chwili, kiedy poznaliśmy Boga, kiedy oddaliśmy w Jego ręce nasze życie. Codziennie, każdego dnia musimy w dalszym ciągu szukać Boga. Tego, co w górze szukajcie. Kto jest tam w górze? Mówimy o Jezusie Chrystusie. Mamy Go ciągle szukać. Ciągle szukać. Tak jak szukał Muzyjasz i Pan Mu błogosławiał. Musimy ciągle poznawać przez szukanie, poznawać naszego Pana. Co znaczy dla mnie szukać, szukać Pana? W dalszym ciągu nikt z nas nie może rozstać się z Bożym Słowem. Bo jeśli mówimy, że Duch Święty nas prowadzi, to co mamy na myśli? To jest wewnętrzne działanie Ducha Świętego, który nas nakłania, mnie nakłania do tego, abym codziennie szukał Boga poprzez czytanie, rozważanie, rozmyślanie nad Słowem Bożym. To jest szukanie. Często chcielibyśmy, aby Duch Święty, ja nie wiem, wziął nas za ręce i tak codziennie jakoś prowadził. Prowadzi cię Duch Święty do Słowa. Otwiera twoje umysły, twój umysł, mój umysł, abyśmy poznawali Boga. A czytając Boże Słowo, rozważając, i kiedy Duch naprawdę nas prowadzi przez Słowo, to poznajemy Boga, Jego wielkość, Jego dobroć, ale poznajemy też samych siebie, jakim ja jestem w oczach świętego Boga. To ma dwie strony. Poznajemy Boga i równocześnie przez Słowo Boże, Bóg mi pokazuje, Moi, jak ja wyglądam przed obliczem Świętego Boga, jak Bóg mnie widzi. Bo często mamy taką zawyżoną opinię o sobie, ale Słowo Boże pokaże ci ten duchowy wymiar. Szukajmy Boga, a jego oblicze, jego oblicza, a jego błogosławieństwa będą nad nami. Drodzy, my też, kiedy poznaliśmy Boga, jeszcze raz powtarzam, musimy szukać Jego oblicza. Dopóki szukał Pana, powtarzam to zdanie kolejny raz, Bóg obdarzał go powodzeniem. I to jest odwieczna prawda, niezmienna. Od samego początku, od stworzenia człowieka, gdy człowiek szukał Pana, szukał społeczności z Panem, Bóg błogosławił, Bóg prowadził. To jest niezmienna prawda i w nowym przymierzu, jeśli będziemy szukać Pana, to ta zasada, ta prawidłowość, jest niezmienna i Bóg będzie nam błogosławił. Chodzi o życie duchowe. Ja wiem, że dzisiaj wielu chrześcijan tak jest ukierunkowane, uważając, że błogosławieństwo Boże, to znaczy błogosławieństwo powodzenia, błogosławieństwo materialne czy nawet zdrowotne. Nie twierdzę, że nie, ale zawsze uważam i uważam, że to jest na drugim planie. Szukam Pana, szuk i dostępuję tych duchowych błogosławieństw, które są najistotniejsze. W następnej kolejności inne błogosławieństwa. Kiedy czytamy chociażby z Piątej Księgi Mojżeszowej, 28 rozdział. To tam jest tak powiedziane: błogosławieństwa za posłuszeństwo i przekleństwa za nieposłuszeństwo. I kiedy czytam, to dowiaduję się jedno: że te błogosławieństwa Starego Testamentu, Pierwszego Przymierza dotyczyły bardziej rodziny, wielkość rodziny, również oczywiste i zdrowie, powodzenie materialne. Dotyczyło bardziej tej sfery życia tutaj na tej ziemi, materialnej sfery życia. I Bóg im powiedział, będziecie, jak to słyszałem kiedyś takie powiedzenie, one mają potwierdzenie Bożym Słowem, zawsze na wozie, a nie pod wozem. I jeśli będziecie przestrzegać moje prawa, moje słowo, jeśli będziecie szukać oblicza mego, Pan nam będzie błogosławił w duchowym wymiarze. To mamy zagwarantowane, drodzy bracia i siostry, u naszego wszechmogącego Boga. Pan będzie darzył nas powodzeniem, ale przede wszystkim mam na myśli powodzenie duchowe. Kiedy będziemy szukać oblicza? Po pierwsze, szukamy oblicza Bożego poprzez Boże Słowo. Szukamy oblicza Bożego, modląc się. Szukamy oblicza Bożego, chwaląc go w naszych sercach i uwielbiając go. A czyż przychodząc na nabożeństwo, na społeczność, na zgromadzenie, czyż nie szukamy oblicza Bożego? Szukamy. Ale my codziennie mamy szukać Jego oblicza. Codziennie trwać w Bożym Słowie, codziennie trwać w modlitwie, w uwielbianiu, w czci i chwale. Tak się zastanawiałem, wiecie, po tylu latach bycia wierzącym, co znaczy uwielbiać. Ja tylko powiem tutaj kilka zdań. I wracam do tego miejsca Bożego Słowa, gdzie, kiedy samarytanka powiedziała: Wychwalicie Boga do Jezusa, wychwalicie Boga w Jerozolimie, a my tutaj na tej górze w Samarii. Ale co Jezus odpowiedział? Że oto już nastąpił ten czas, że prawdziwi czciciele będą chwalić Boga gdzie? W duchu i w prawdzie. I tu się wszystko zaczyna. Ja chwalę sobie uwielbianie, który prowadzi zespół, czy jakaś grupa powiedzmy, zespół. Tak, to jest konieczne i to jest potrzebny. Ale prawdziwe uwielbianie zawsze zaczyna się w duchu i w prawdzie. Kiedy Duch Boży, Duch Chrystusowy współpracuje z naszym Duchem, i żyjemy w prawdzie Bożego Słowa, to uwielbianie jest tak, ustawicznie Go uwielbiamy tam wewnątrz, w naszych sercach. Mamy to w naszej świadomości. Nasz duch jest ciągle pobudzany według mego znania przez ducha. Bożego, a my staramy i żyjemy w prawdzie Bożego Słowa. I tu jest źródło naszego uwielbiania, a później stajemy i to z tego źródła wychodzi poprzez nasze, nasze usta. Tu już też, jeżeli chodzi o usta, no to też jest często kwestia pewnego uzdolnienia. Wiecie o czym mówię, o co chodzi. Ale zawsze stwierdzam, aby rozpocząć uwielbiać Boga, Tu nie chodzi może nawet tylko o uwielbianie. Bóg patrzy zawsze na nasze serce. Wiesz, nieraz, nieraz spotykają się z tym, że gdzieś tam ludzie praktycznie świeccy albo jakoś tam wierzący no, pośpiewają wspaniałe pieśni i zachwyt. Ale nieraz pytam, czy Bóg tę chwałę przyjmuje? Jeśli uwielbianie i chwała nie płynie z czystego serca, odrodzonego serca, odrodzonego ducha naszego. A więc tutaj jest ta, można mieć pewne zdolności fizyczne, ale to chodzi o wymiar duchowy. I jest istotny. I dla kaznodziei. I dla śpiewających, prowadzących, wybaczcie, bracia i siostry, abyśmy przygotowywali nasze serca do uwielbiania. Dotyczy to w zasadzie wszystkich. Aby one były w Prawdzie Bożej. A jeśli mówimy o Prawdzie Bożej, to chodzi o czystość naszych serc. Ja sobie przypominam, w latach 70., kiedy będąc młodym człowiekiem, uczestniczyłem w takich spotkaniach tu na naszym terenie. Śląska Cieszyńskiego było, sześć zborów, sześć zborów stanowczych i co pół roku rady starszych przyjeżdżały, aby spotkać się, przedyskutować może i pewne tematy biblijne i nie tylko z tych zborów. I w tym końcowym okresie ja również tam uczestniczyłem, ale w zasadzie jako słuchacz. I kiedy podejmowano jakąś decyzję, w zakresie działania przedstawiano, to tak się przysłuchiwałem, jak się bracia wypowiadali na ten temat. I słyszałem też takie słowa. Wiecie co, ale ja nie mam pokoju w swoim sercu względem tej decyzji. Inny powiada, ja w tym nie odpoczywam. I tak dzisiaj się zastanawiałem, zastanawiam, czy to było właściwe i niewłaściwe. Tak, bracia i siostry. Jeśli w jakiejś sprawie, w działaniu nie masz pokoju w swoim sercu, to co masz zrobić? Nie rób tego. Jesteś przed obliczem świętego Boga w danej sprawie, w sprawie podjęcia decyzji, ale jeśli... jeśli Modlę się i nie mam pokoju odnośnie tej decyzji. To po pierwsze, albo poczekaj i nie rób tego. A więc, gdzieś to wewnętrzne takie odczucie pochodzące od ducha świętego, który angażuje w to naszego, naszego ducha. Drodzy bracia i siostry, czytamy tak, że Pan wspierał Uziasza. I gdy czytamy, czy, gdybym czytał następne wersety, to dowiadujemy się, że Pan wspierał Uziasza i dlatego on odnosił wspaniałe zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi. Ale nie tylko, Bóg mu też błogosławił w tym, że rozbudował Jerozolimę, że uzbroił armię i błogosławił mu w tym, że jego sława rozeszła się po ówczesnym, bym określił, świecie. Drodzy bracia i siostry, chcę powiedzieć, że tak długo jak my szukamy Pana, w społeczności z Panem, to nasze duchowe życie będzie życiem zwycięskim. Jeśli ktoś powie, że nie ma wrogów, to ja chcę powiedzieć, że ja je mam, ja ich mam. Pierwszym moim wrogiem to jest moja stara natura. Ktoś może mieć pojęcie, zrozumienie inne, ale ja ją w dalszym ciągu mam. Ta stara natura jakżeż często zmierza w innym kierunku, a nie w tym samym kierunku, który wskazuje Bóg. Grzeszna natura. Jeszcze niedawno, tu już dwukrotnie, czy tak? moja żona powiada do mnie w ten sposób: wiesz co, im jesteś starszy, tym bardziej uparty. No, nieraz trzeba posłuchać, żony. Ale to jest wynik, tak bym określił, naszej starej natury, rozeznania danej sprawy, danego działania. Także mam problem ze swoją starą naturą. Wy je też macie, tylko trzeba to właściwie ująć, która zmierza zawsze poza słowo, poza prawdę Bożą. Drugim moim wrogiem jest grzeszny system tego świata stworzony przez szatana. Jak zwabia ten świat? O, o, a my nawet nie zwracamy nieraz uwagi, że wpadamy w jego pułapkę. Tu są przyjemności, tu są zachęta i to wciąganie dalej, dalej i dalej. I po trzecie, to wielki przeciwnik, szatan ze swoją armią. Dlatego musimy ciągle stale być w społeczności z Bogiem. Z Bogiem nie ma zwycięstwa duchowego. Jeśli nie szukamy i nie jesteśmy w społeczności z Bogiem, bo tylko w Nim i przez Niego jest zwycięstwo nasze. Bóg ubłogosławił Uzyjasza, ale nie tylko. Zwróćcie uwagę: niewielu było takich dobrych królów Izraelów, którzy by przez całe swoje życie dobrze rządzili. Ale kiedy król był, królowie byli wierni Bogu, nawet kiedy w ostatnich latach różnie to z nimi było, to Izraelowi się dobrze powodziło we wszystkim. Proszę na to zwrócić uwagę. Król miał bracia i siostry wielką władzę, wielkie możliwości. I dużo zależało od króla, jak będzie się powodzić narodowi izraelskiemu. Bóg ubłogosławił Uziasza. Sława jego rozeszła się bardzo, bardzo daleko. Wielu królów obcych państw słyszało o wspaniałych rządach, zwycięstwach, o powodzeniu Judejczyków. I co się wtedy działo? Wysyłali swoje delegacje tam do króla, do Jerozolimy. Zobaczcie. Zobaczcie. Przypatrzcie się rządom I wiele ludzi przyjeżdżało, przyjeżdżały delegacje, obserwowali. Oni powiadali wtedy na miejscu, służymy jedynemu prawdziwemu Bogu. Mogli oglądać te wszystkie ceremonie, ustanowione w zasadzie przez Boga, kiedy byli czystego serca. Mogli zwiastować jedynego prawdziwego Boga, i na tym to miało polegać. Że Izrael, lud Boży, miał zawsze żyć według prawa Bożego i te delegacje, ich sława by się rozmnażała na cały ówczesny świat. I tak było, kiedy łzyasz królową. Powodziło się dobrze nie tylko królowi, ale przede wszystkim Judejczyków. Ale drodzy bracia i siostry, wspaniałe rządy, wspaniałe powodzenie trwały tak długo i tutaj teraz mamy tajemnicę. Tak długo dopóki żył kto? Zachariasz, który uczył go bojaźni Bożej. Te, te właściwe rządy, powodzenie trwały tak długo, dopóki żył Zachariasz i, Żyd, i uczył Uzyjasza bojaźni Bożej. Po pierwsze, drodzy bracia i siostry, dobrze jest mieć obok siebie brata, siostry. To jest może też zachęta i dla młodych, aby jednak patrzyli na starszych. Ja za chwilę do, ta, do tego wrócę. Ale tak jest napisane. Dopóki żył Zachariasz, który uczył go bojaźni bożej, Łzyjasz szukał Pana. Inaczej mówiąc, bojaźń Boża którą on przyjmował w wyniku nauki od Zachariasza, prowadziła go do tego, aby szukać kogo? Boga. Więc moje pierwsze pytanie, czy dzisiaj my jako wierzący mamy mieć bojaźń Bożą, czy nie? Jest to zasada niezmienna. Dlatego pozwólcie, że wrócę do, pro, do proroka Jeremiasza. Wiemy, że i przez proroka Jeremiasza, i przez innych proroków, a więc 600-700 lat yy, przed przyjściem Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg już objawiał po części, że będzie zawarte z Izraelem. Najpierw mówił, miał na myśli Izrael. Tak bym to określił. Nowe, co? Nowe przymierze. I drodzy bracia i siostry, z 32 rozdziału księgi Jeremiasza, werset 40. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich sercu włożę, w ich serca, serce włożę bojaś przede mną, aby ode mnie nie ostąpili. Jakie Przymierze Bóg zawar, czy zawrze z narodem izraelskim? Czy oczekujemy, że Bóg jeszcze jakieś specjalne trzecie przymierze zawrze z narodem izraelskim? Otóż, bracia i siostry, nie. To przymierze ono już działa od dwóch tysięcy lat, a rozpoczęło się tam, w tej górnej izbie, kiedy Jezus. Kiedy Jezus w pewnym momencie, no wielu ludzi pyta, No, Jezus tak, pragnął tej wieczerzy paskalnej, bo jest tak napisane. Tylko pragnienie, uważam, Jezusa było skierowane na, na coś innego. Bo po tej wieczerzy paskalnej, tak, pan Jezus wziął co? Któryś kielich, trzeci czy czwarty, nie wiem. I co zrobił? Dał im najpierw chleb, powiada, to jest. Ciało moje za Was, które będzie za Was łamane. To jest kielich we krwi mojej, a w tym kielichu we krwi mojej jest moje co? Przymierze. Tu Jezus, według mnie, wprowadza już do tej pełnej świadomości uczniów swoich, że wprowadza nowe przymierze. I to przymierze, drodzy bracia i siostry, najpierw nie, no jest skierowane w jakim sensie w, pier, w pierwszej kolejności do Żydów, a następnie ono jest skierowane do ludzi i nie Żydów. I co Pan powiada, że będzie to przymierze wieczne, że nowego przymierza nie będzie. Dalej zwracam uwagę, a w ich serce włożym bojaźń, bojaźń przede mną. Drodzy, jeśli mówimy za tym, że jesteśmy w tym nowym przymierzu, to pytanie brzmi, czy bojaźń pańska jest w naszych sercach? Przecież nowe przymierze też tym się według mnie cechuje, że bojaźń pańska jest w naszych sercach. Dlatego też uważam, że w sercu każdego wiernego winna być zakorzeniona bojaźń Boża. Z księgi Zajasza czytam z 11 rozdziału, a wy sami rozsądźcie, kogo tutaj prorogi Zajasz, przez niego to słowo jest podane, o kim mówi i kogo to dotyczy. I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzenie wyda owoce. O kim tu jest mowa? Głośno. O Jezusie. O Jezusie Chrystusie. Ale drugi werset powiada tak. I spocznie na nim duch Pana. I czytamy, drodzy, Jezus sam powiedział, duch Pański Nade mną przeto mnie namaścił, abym zwiastował Ewangelię i tak dalej, i tak dalej. Ale co dalej tu jest powiedziane? I spocznie na nim duch Pana. Ja się pytam, czy my wierzący mamy ducha Chrystusowego w naszym życiu, w naszych sercach? No, mamy. Mam cytować te wersety, że tak że przez wiarę staliśmy się synami Bożymi i córkami, a ponieważ jesteśmy synami i córkami Bożymi, przeto Bóg zesłał Ducha Jezusa Chrystusa do serc naszych, abyśmy teraz wołali Abba Ojcze. W tym momencie Bóg staje się naszym Ojcem i spocznie na Nim Duch Pana, i dalej jest mowa o Duchu Pana, że jest to Duch Mądrości. Hallelujah! Że jest to Duch Rozumu. Też hallelujah! Duch Rady, Rady i Mocy. Duch Poznania, ale też Duch Bojaźni Pana. Wiecie? Można spotkać takie jakieś dziwne tłumaczenie, że wszystko to może spełniać się przez ducha, który jest w nas, oprócz bojaźni Boży. I bojaźni Pana. To Duch Święty wprowadza, określał, i bojaźń w stosunku do naszego Boga. Czy ja się Boga boję? Za chwilę to określę. Drodzy bracia i siostry. Dla mnie osobiście uważam, że bojaź jest tym, bojaź Pana to jest to, co Bóg rozwija w moim duchu. Bojaź przed Panem jest motywacją do świętego i sprawiedliwego życia przed Bogiem. Zgadzacie się ze mną? Że jest to jakaś siła, jakaś moc która nas popędza w tym kierunku, abyśmy żyli w sposób święty i sprawiedliwy. Drodzy, gdy wierni, gdy my żyjemy według bojaźni Pana, czynimy to, co prawe, szukamy Jego oblicza. Dalej uważam, że bojaźń Pańska rodzi ufność. Rozwija posłuszeństwo i dodam bardzo mocne słowo. Unika zła. Kiedy Salomon wyjaśnia, co to jest bojaźń, to powiada jednoznacznie. Bacie pana, to znaczy? Nienawidzić zła, nienawidzić grzechu. Bać się Pana, to znaczy nienawidzić zła, grzechu. Oczywiste, drodzy bracia i siostry, że w bojaźni Pana, że bojaźń Pana wzbudza w wierzącym człowieku uwielbienie, szacunek, respekt, poważanie, zachwyt, służenie Bogu, Podleganie Jego dyscyplinie uświadamia mi moją, tak to określić, możemy, małość, moją nicość. Z jednej strony jesteśmy dziećmi bożymi, ale też trzeba sobie powiedzieć, jesteśmy tylko stworzeniem, a Bóg jest stwórcą. A więc. I w ten sposób musimy o sobie myśleć, że przed obliczem świętego Boga jesteśmy, no, jak ta trawa, małość, a z drugiej strony synami, córkami bożymi. Wiecie, myślę, że apostoł Jan już miał, był gdzieś w wieku ponad 80 lat, kiedy został zesłany na wyspę Patmos za zwiastowanie słowa, staruszek. To w porównaniu do niego jest, ja nie jestem jeszcze staruszkiem. Ale kiedy widział, zobaczył Jezusa w pełnej Bożej chwale, chwale niebios, i gdy Jezus zbliżał się do niego, to ten staruszek, tak, pada na twarz przed Chrystusem. Och. Na twarz przed Chrystusem. A Jezus przyszedł, dotknął go swoją ręką i powiada: Nie bój się. Ale ja myślę, że to była ta bojaźń, bojaźń uniżenia przed wielkością naszego Pana, bojaźń wielkiego szacunku, czci i uwielbienia. Tak, ja nie. Byłem umarły, ale żyję i mam kluczy, kluczy śmierci i piekła. A więc ta bojaźń właściwa, to przed Panem, to jest olbrzymie szacunek, olbrzymia cześć. Drodzy bracia i siostry, ten respekt nie znoszę, bo w pewnym okresie to jakoś tak było widoczne i w naszych zborach takie luźne. Luźne podejście w, i w modlitwach do Boga, frywolne podejście wręcz. Nie. I jeszcze raz nie. Z wielkim szacunkiem, z, z godnością przychodzimy przed Jego oblicze. Niejmy bojaźń w naszych sercach. No dobrze, ale święty Jan powiada w pierwszym liście, czwarty werset. Oś, y, czwarty rozdział, osiemnasty werset. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń. No i co z tym zrobimy? Czy to jest negacja tego wszystkiego, o czym mówiliśmy i czytaliśmy? Ale kiedy czytamy te wersety nieco wyżej, bo trzeba wiecie, więcej, nieraz przeczytać, żeby coś więcej zrozumieć. To jest powiedziane, że Bóg jest miłością. Tak? Jest tak napisane? Bóg jest miłością w swojej naturze. To jest cecha Pana Boga. Bóg jest miłością. A kto trwa w miłości, trwa w kim? W Bogu. No i co z tym zrobić? Kto trwa w miłości, trwa w Bogu. Tylko pytanie, w jakiej miłości? W jakiej miłości? Dalej jest powiedziane, że miłość Boża jest w Jezusie, Chrystusie, Panu naszym. Miłość Boża jest w Chrystusie, Jezusie, Panu naszym. A do nas jest powiedziane, że Duch Święty rozlewa miłość. Jaką miłość? Miłość Bożą, miłość Agapy w sercach naszych, która nie tylko mówi, ale działa. Która nie tylko mówi, ale działa niosąc pomoc drugiemu człowiekowi, i najistotniejsza jest pomoc duchowa. Najistotniejszy według mnie w Bożej miłości jest troska zbawienia drugiego człowieka. To jest związane też z działaniem. Kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Jak to wszystko zrozumieć? A więc, jeżeli, drodzy bracia i siostry, mieszkamy w Bogu, albo powiemy, że jesteśmy, czy trwamy w Jezusie Chrystusie, to trwamy w miłości Bożej. Wtedy to jest rozlewana ta miłość w naszych sercach. I jeżeli mieszkamy, jeżeli trwamy w Panu naszym Jezusie Chrystusie, mamy pewność, ja mam pewność i Ty też musisz mieć tą pewność, że nie zostaniemy potępieni w dniu sądu ostatecznego. Jeśli trwam w miłości non-stop i bez przerwy, mam świadomości, i taka jest prawda, że będę zachowany od gniewu Bożego. Trwaj w miłości. Ale to wcale nie oznacza, bracia i siostry, tej bojaźni, z której wynika szacunek, cześć, godność dla naszego wszechmogącego Boga. Dlatego jeszcze raz powtarzam dla mnie, że jest to jak, no, jesteśmy na krawędzi grzechu, jeśli w sposób frywolny zwracamy się do naszego Boga. Niech to będzie godne. Niech nasza postawa będzie właściwa. A, anioł, a miłosierdzie Jego nad tymi, którzy się go boją. Wiecie, dwóch złoczyńców ukrzyżowano razem z Jezusem. Ale kiedy ten jeden z nich uwierzył w ostatnie chwile swego życia, to powiada do tego drugiego złoczyńca, który urągał Bogu, jak to jest, pytamy. Obaj w takim samym położeniu, w takiej samej sytuacji. Jeden uwierzył, a drugi zło rzeczy Bogu. I tu pada takie zdanie: Czy ty się Boga nie boisz? A bać się Boga to znaczy. Nienawidzić grzechu, nienawidzić zła. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Bać się pana, jeszcze raz powtarzam, to znaczy nienawidzić zła. Czytałem taki werset z psalmów, że Bóg, Bóg przypatruje się tutaj na ziemi wszystkim ludziom. Następnie wyczytałem, że jest już nas tutaj, ludzie na tej Ziemi, około 8 miliardów. Jak myśleć? Czy Bóg widzi każdego człowieka? Czy widzi te 8 miliardów? To nam obrazuje, jakim jest Bóg, potężny, wszechmogący Bóg. Bóg przypatruje się każdemu człowiekowi. To, że przypatruje się nam, z tym się zgadzamy. Ale przypatruje się każdemu człowiekowi, Bóg szuka. Czy jest ktoś rozumny, kto by szukał Pana? Szukajcie Pana. Czy jest ktoś rozumny? To mnie ustawia w takiej pozycji, jakim jest nasz Bóg. I kim ja jestem przed jego świętym obliczem jako jego stworzenie tak do takiej godności powołał nas bóg ale ten szacunek tę godność to bojaźń przed jego obliczem uważam że powinna być zakorzeniona w każdym z nas jeszcze raz powtarzam nie boję się wiecznego potępienia bo trwam w nim nie boję się gniewu bożego bo jestem w nim to zostało zdjęte Odjęte, ale na tak długo, jak będę trwał w Bogu. Czy możemy to zgubić? Czy możemy zgubić zbawienie? Niektórzy powiadają, już nie. A ja powiem tak, możemy zgubić. Dalej, drodzy bracia i siostry, w Słowie Bożym czytamy, że Uzyjasz doszedł do olbrzymiej potęgi. Jego sława się rozeszła, ale nastąpił jeden problem. Zabrakło Zachariasza, który uczył go bojaźni Bożej. I wtedy coś się stało. Kiedy król popatrzył na to wszystko, co ma, jak się mu powodzi, jak się powodzi Izraelowi, a powodziło się bardzo dobrze, Zabrakło Zachariasza, a zatem zabrakło bojaźni Bożej, tak bym określił? Król pomyślał sobie: Jestem wybitnym królem. Wielkim, potężnym, sławnym Jego serce wzbiło się w tychem ku własnej zgubie. Zabrakło Zachariasza, który uczył go bojaźni Bożej, a więc bojaź Boża ustąpiła. I teraz on pomyślał o sobie, że jest bardzo wybitnym, wielkim, wspaniałym królem. Jednym słowem, sprzynie wierzył się Bóg. Bo, gdy serce wzbija się w pychę, to zawsze się tak dzieje ku własnej zgubie i to jest niezmienna prawidłowość. To jest niezmienna prawidłowość. Bojaźń Boża, pycha. Jeżeli kroczymy w bojaźni Bożej i ona jest w naszych sercach, to jesteśmy na właściwym miejscu, na właściwej drodze. Ale kiedy zaczął wprowadzać z powrotem na miejsce bojaźni Bożej do swego serca, swoje ja, swoją wielkość, swoją dobroć, swoją moc, ta pycha go, mogę powiedzieć, zgubiła. I taka jest niezmienna postawa. Jeśli człowiek zaczyna przypisywać sobie, że dokonania wszystkie, jakie dokonał, to dzięki jego sile, jego mocy, to jest na krawędzi. Na krawędzi jest w upadku i na krawędzi zguby. Chciałbym przeczytać inny fragment Bożego Słowa, kiedy znacznie wcześniej Bóg przez Mojżesza uprzedza, Każdego Izraelity, każdego Izraelity. Również królów, również króla. I co znaczy nie trwać w Bożym Słowie? Oto w Piątej Księdze Mojżeszowej, w ósmym rozdziale czytamy. Pozwólcie, że przeczytam kilka słów. Gdzie be... tu jest tak, gdy dojdziesz do ziemi obiecanej, gdzie będziesz jadł dosyta. Błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego. Zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję. Aby gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał i gdy Twoje bydło i czody rozmnożą się i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce Twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana Boga. Abyś nie mówił w swoim sercu: Moja moc i siła, siła moich ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa aby potwierdzić swoje przymierze, który poprzysiągł Twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga Twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokun, to oświadczam Wam, że niechybnie zginiecie. A więc, drodzy bracia i siostry, jeśli nawet posiadamy pewne dobra, to dziękujmy Bogu za to, Dziękujmy za to Bogu. I wiedzmy, że Pan był z nami, Pan nas pomagał, Pan nas posilał. Zresztą z tych przeczytanych słów z ósmego rozdziału 5 Księgi Mojżeszowych zauważyliśmy, że Pan, że Pan mówi o sprawach materialno-fizycznych błogosławieństwa. Natomiast my patrzymy bardziej w Nowym Przymierzu, jeszcze raz powtarzam, na błogosławieństwa dochowy. A więc Pan obdarzył Uzyjasza wszystkim, co dobre, a on wszystko przypisał sobie. Zapomniał o tym, czego uczył go Zachariasz. Zapomniał o bojaźni Bożej. Pomyślał, nikt nie jest tak wielki jak ja, jestem najważniejszy, Nikogo nie potrzebuję. Wstąpił do świątyni Pana, tam w Jerozolimie, aby złożyć ofiarę skadzidła na ołtarzu. Jestem królem. Czyż jestem gorszy od kapłanów? Po co mi kapłani? Sam złożę ofiarę. Prowadzi go pycha. I wtedy kapłan Azariasz z osiemdziesięcioma kapłanami mówią do Uzyjasza, nie twoja to rzecz, Uzyjaszu, składać ofiary z kadzide. To należy do kapłanów. Nie wtrącaj się do tego. To Bóg tak ustanowił, że to należy do kapłanów, ale ja tu jestem najważniejszy. Ja jestem nad wszystkim. Dzięki mnie to wszystko mamy. Dzięki mnie żyjecie w dobrobycie. I oto kapłan Azariasz wraz z 80 innymi kapłanami mówi do Izajasza, nie twoja to rzecz. Uzyjasza, nie twoja to rzecz, Uzjaszu Królu. Gdyby w tym momencie się upamiętał, Gdyby w tym momencie usunął Pychę, myślę, że nie, było, nie, nie byłoby tak wielkiej tragedii. Ale on się zaczął upierać. Rozgniewał się na kapłanów pańskich. Nie usłuchał napomnienia kapłanów. I oto Bóg interweniuje. Nastąpiła kara. Za nieposłuszeństwo kara. Ogarnął go ten pierwszy grzech, tak bym to określił pycha, która miała swój początek tam w niebie. Nastąpiła kara. Wystąpił trąd na jego ciele. Drodzy, Uzyjasz przez wiele, wiele lat, tak długo jak Zachariasz uczył go bojaźni Pana, i tak długo jak szukał w tej bojaźni Pana, w społeczności z Bogiem, jego rządy były wspaniałe. Wielkie powodzenie narodu izraelskiego. Ale kiedy zabrakło tego doradcy, tego nauczyciela, Ogarnęła go pycha, wszedł w pychy, uznał się, że jest najważniejszy w narodzie izraelskim i dzięki niemu to wszystko jest to wszystko macie, mamy. Bóg go ukarał. Został trędowaty. A trendowy, jako trędowaty został odizolowany od społeczności izraelskiej odizolowane od świątyni, przebywał w specjalnych pomieszczeniach tam, gdzie przebywali trendować. Tragiczny wręcz był koniec u Nie wiemy, ile lat był trendowatym oczywisty do śmierci ale dokładnie nie wiemy, w sumie ile lat. I to grozi każdemu z nas, bracia i siostry. Tak sobie pomyślałem. Ja uwierzyłem 50 kilka lat temu, 58 lat temu. Też muszę na to uważać. Dlatego mówię, Duchu Święty, rozniecaj i bojaś Pana w moim sercu. Aby mnie grzeszył, nie zgrzeszył, nie odstąpił. Aby nie ogarnęła mnie pycha i duma. Abym był pokorny przed Twoim świętym obliczem. Tragiczny koniec człowieka. Jakie za tym było świadectwo tego człowieka? Myślę, że i ta niesława w tym przypadku rozeszła się po całym ówczesnym świecie. Ten wielki król którego podziwialiśmy, który nam mówił o Bogu jedynym, wszechmogącym, wspaniałym, teraz jest trędowaty za nieposłuszeństwo temuż Bogu. Czy było to prawidłowe świadectwo? Koniec jego życia był nieprawidłowy. Ale niech ta lekcja z Księgi Uzyjasza będzie dla mnie i dla nas nauką. Dlatego też, obojętnie w jakim wieku jesteśmy, dążmy do tego, aby zawsze być w bojaźni Pana przed Jego świętym obliczem. I ja do siebie sam, samego mówię, aby koniec i mego życia, mojej służby, był wspaniały tak, jak okres, cały okres mego życia wierności Bogu. Drodzy bracia i siostry, abyśmy następnie, następnemu pokoleniu, które będzie patrzeć na koniec naszego życia, wydali dobre świadectwo, aby mogli nas naśladować. Abyśmy byli dobrym wzorem. Oby do końca naszego życia nie opuszczała nas. Bojaź Boża. Wiem, że nie jest to łatwy temat, trudny temat, ale tak uważam, tu jeszcze raz zaakcentuję, że Jan mówi, że nie mamy bojaźni według mnie w tej Bożej miłości, w Bożej, kiedy trwamy w Jezusie Chrystusie, w miłości Agapy, to jestem pewny zbawienia wiecznego, życia wiecznego. To nie muszę lękać się gniewu Bożego, bo ten gniew Boży nastąpi. Oj nastąpi, nastąpi. Bo tak mówimy nieraz niektórzy, Bóg jest miłością i tak wszystko jakoś nam lekko to wszystko przejdzie. Czy ludzie tak mówią, nie przejdzie? Bóg jest miłością i nawet jest powiedziane, że ci, którzy przyjęli Chrystusa, będą zbawieni, a ci, którzy nie przyjmą to co? Wiecie, ten, ten werset 3,16 Ewangelii Jana, on jest najbardziej znany nam, ale często tak interpretowana jest tylko jedna strona. A więc Bóg tak umiłował świat, czyli ludzi, chociaż to jest powiedziane świat, ale ludzi, że dał Syna swego Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Tam nie ma kropki. To jest wielką prawdą. Jeśli uwierzymy, człowiek uwierzy i pójdzie śladami Jezusa Chrystusa, jest zbawiony. Ale następne zdanie, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. No nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Będzie potępiony. A w ostatnim rozdziale, jeśli ktoś słyszał. Z ludzie Ewangelię, Słowo Boże, i nie przyją, to jest ostatni werset trzeciego rozdziału, to drodzy bracia i siostry, sąd Boży jest nad Nim. Czy zwróciliście uwagę na to? Kiedy słyszałeś Ewangelię, prawdę, Słowo Boże, nie przyjmujesz tego słowa, odrzucasz to słowo. Sąd Boży jest nad Tobą, przyjacielu. Dlaczego nade mną? Bóg, Bóg coś pozostawia, że być może gdy jeszcze uwierzysz, to ten sąd będzie zdjęty. I dlatego uważam, że sąd Boży dotyczący potępienia wiecznego, tam będzie miejsce tylko dla tych, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. A my, trwając w Jezusie Chrystusie, w miłości Bożej, nie obawiam się potępienia wiecznego, nie obawiam się gniewu Bożego, ale mam bojaźń w swoim sercu, która jak gdyby prowadzi mnie też, bo to w zasadzie duch święty, duch bojaźni Pana, do tego, abym czynił to, co dobry i sprawiedliwy przed Jego świętym obliczem.